Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale, witajcie w kolejnym filmie i jak już po tytule widzicie, dzisiaj pokażę Wam 12 książek na 2022 rok, ale przed tym kilka słów wyjaśnień, bo w tamtym roku, 2021, w styczniu nagrałam podobny film, tylko wtedy nagrałam 21 książek na 2021 rok i niestety nie był to zbyt szczęśliwy projekt, dlatego że wybrałam w tamtym czasie książki, które mnie interesowały i które myślałam, że przeczytam, ale z racji tego, że w marcu odkryłam Legimi, to totalnie przepadła, moi drodzy. Ja zaczęłam słuchać mnóstwa audiobooków, one szły jeden za drugim, plus odkryłam funkcję, że na Legimi można sobie przesłać książki na Kindle, miałam dostęp do książek, które były wydawane praktycznie na bieżąco i cały czas te nowe książki przesyłałam, dlatego też w pewnym momencie zaprzestałam tamtego projektu i czytałam książki, które mnie interesowały w danym czasie, w danym miesiącu, w danym tygodniu. Dlatego też stwierdziłam, że troszeczkę muszę skroić ten projekt na swoje potrzeby. Dlatego też pomyślałam, że wybiorę sobie tylko albo aż 12 książek z mojej biblioteczki, które będę chciała przeczytać w tym roku. Dlatego jeśli macie ochotę posłuchać troszkę o książkach, a wiecie, że ja ten temat lubię i też zauważyłam i łapię się na tym, że nie pokazuję Wam wszystkiego, co w danym czasie oglądam, bo wspomnę o tym kiedyś i potem myślę, że o, Wy na pewno pamiętacie i nie ma potrzeby się powtarzać, a myślę, że wcale tak nie jest. Możecie mi napisać w komentarzu, jak to wygląda z Waszej perspektywy, bo w tamtym roku jakoś w kwietniu wspominałam, że uwielbiam BookTube'a, że oglądam dziewczyny, też niekosmetycznych ulubieńcach pojawiły się niektóre kanały książkowe i od tamtej pory za bardzo o tym nie mówiłam, mimo że BookTube'a oglądam praktycznie codziennie albo co drugi dzień, chociaż jeden filmik wpadnie. Dlatego też możecie mi napisać, czy macie ochotę słuchać o rzeczach, o których już kiedyś mówiłam, ale czy mogę się powtórzyć, bo sama czasami nie chcę, aby te filmy były aż tak mocno powtarzalne, ale dajcie mi koniecznie znać, co o tym myślicie, czy Wam to przeszkadza, czy też nie. Wydaje mi się, że po jakimś czasie też warto wspominać o niektórych rzeczach, które się sprawdzają tak dla utrwalenia. Ale teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze. Przejdźmy do książek. Pokażę Wam tutaj chyba 11 książek plus dwie dodatkowe i wspomnę o jednej, której akurat przy sobie nie mam i raczej nie będę jej, może nie chcę mówić, że nie będę jej miała, bo może tak się zdarzyć, że ją w pewnym momencie kupię. Nie mam jej w tym momencie fizycznie, aby Wam pokazać, dlatego też o niej zaczniemy, abym nie zapomniała. Tak wygląda mój stosik książkowy na 2022 rok. O, zobaczcie, jest tego sporo. Mnie to bardzo, bardzo cieszy, bo uwielbiam książki, uwielbiam robić sobie takie projekty. Dlatego też będzie mi miło i przyjemnie położyć sobie na półce tylko te książki, które w tym roku chcę przeczytać. I też zauważyłam, że jeśli mam taki okrojony, że mam tych książek mniej wybranych, to wtedy jakoś łatwiej mi po nie sięgać i nie mam takiego, wiecie, nie ma tyle książek przede mną i nie jestem taka przytłoczona nimi, dlatego też wybrałam z tej biblioteczki tylko te książki, które mnie w tym momencie interesują. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Pokażę Wam teraz 12 książek, prawie że 12 książek, które chcę przeczytać w 2021 roku. Zapraszam. Te książki będę Wam pokazywać strasznie nie po kolei, więc nie miejcie mi tego za złe, ale o pierwszej książce chcę tak szybko wspomnieć i jest to Dom Gucci. Jakiś czas temu mogliście zobaczyć to na vlogu. Byliśmy na filmie, który nosi ten sam tytuł i powiem Wam, że historia tak mnie zaciekawiła, że mam ochotę w tym momencie sięgnąć po książkę. Jest ona dostępna na Legimi, więc na pewno sobie ją za chwilę, nawet może dzisiaj albo jutro ściągnę, prześlę na Kindle i będę czytać. Podobno jest to cegła, ale historia naprawdę tak mnie zaintrygowała, ja jej wcześniej nie znałam i mam ochotę poznać, dlatego też pierwszą pozycją, jaką chcę przeczytać w 2022 roku, to jest Dom Gucci. A teraz już przechodzimy do książek, które mogę Wam pokazać. I kolejna to jest Joanna Glogaza, Wychodząc z mody. Książka, którą kupiłam jakieś
pół roku temu i jest to praktycznie przewodnik po slow fashion. Ja, Joanny Glogazę chyba wspomniałam, tak? Tak mi się wydaje. Ja w tamtym roku założyłam sobie, że będę kupować tylko i wyłącznie jakościowe ubrania i będę iść bardziej na jakość niż na ilość. W tym roku mam zamiar ten projekt kontynuować i tak samo w tamtym roku pomyślałam, że chciałabym stworzyć taką swoją szafę, która tak swoją, chciałabym stworzyć swoją szafę na nowo. O to mi chodziło, żeby były tam ubrania basicowe, takie, które mogę założyć na każdą okazję, żebym nie musiała stać przed szafą przez 20 minut i się zastanawiać, co do siebie pasuje, tylko żebym te ubrania lubiła, żeby do siebie pasowały i żeby mi pasowały. Dlatego też cały czas kontynuuję ten projekt i jeśli coś kupuję, to naprawdę chwilę się nad tym zastanawiam i sobie myślę, czy będzie mi to pasowało do mojego stylu, do mojej szafy, do moich ubrań, które już mam. I mam nadzieję, że wychodząc z mody, troszeczkę mi pomoże w tym świecie modowym, chociaż tutaj ten tytuł nawiązuje do tego, aby wyjść z mody, troszeczkę w tym świecie modowym się poruszać. I zaraz mogę Wam pokazać kolejną książkę tej samej autorki, którą tutaj mam i ją pewnie przeczytam jako pierwszą. Jest to Slow Fashion, Modowa Rewolucja, Kupuj Mniej, Wyglądaj Lepiej. O, powinnam od tej książki zacząć, bo tutaj podtytuł właśnie mówi o tym, na co ja w tym momencie się nastawiam, czyli Kupuj Mniej, Wyglądaj Lepiej, czyli też ostatnio zaczęłam oglądać takie filmiki szafy kapsułowej, bardzo mnie ten temat interesuje. Też na Instagramie śledzę kilka kont, które pokazują takie uniwersalne ubrania, które nadają się na każdą okazję. Bardzo mi się to podoba i w tę stronę też chcę w tym roku iść, dlatego też te dwie książki mam zamiar i ochotę przeczytać. Następna książka to jest książka Oli Budzyńskiej i ona już znalazła się w tym zestawieniu 21 książek w tamtym roku. Jak zostać panią swojego czasu, zarządzanie czasem dla kobiet. I w planach i założeniach na 2022 rok mówiłam Wam o tym, że moim słowem tego roku jest dokończ, skończ. To właśnie dlatego ta pozycja tutaj się znajduje, bo ja ją w pewnym momencie zaczęłam i porzuciłam, bo po 40 stronach przestałam ją czytać, zabrałam się za coś innego. I to jest mój problem, że ja często sięgam po kilka książek na raz, na przykład po 5-6, zaczynam i nie kończę. Dlatego też pomyślałam, że ta książka jest na tyle ciekawa, była na tyle ciekawa na samym początku, że chciałabym ją skończyć, poznać te techniki, jakie tutaj są zawarte i może niektóre też u siebie zastosować. I plus ta książka jest skierowana od kobiety dla kobiety, dlatego też myślę, że powinna być całkiem interesująca. Ja panią swojego czasu już śledzę od kilku lat i podoba mi się co tam widzę, dlatego też chętnie poznam się z treścią tego poradnika, bo tutaj będą poradniki, będą takie książki, książki rozwojowe, będzie też proza, czyli dla każdego coś dobrego. I kolejna książka to jest książka Briana Tracy'ego. Brian Tracy, może w ten sposób. Nawyki warte miliony, jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo. Bardzo ta książka mnie zainteresowała, kiedy ją kupiłam. Czytałam komentarze na Empiku. Były w 99% pozytywne, też przejrzałam, przekartkowałam sobie tę książkę i stwierdziłam, że ja muszę ją przeczytać, może dowiem się czegoś ciekawego, może nauczę się jakichś zachowań, które przyniosą mi bogactwo, no zobaczymy, o co tutaj chodzi. Briana Tracy'ego też bardzo lubię i podziwiam, dlatego też myślę, że warto. Ja chyba jego książkę kiedyś przeczytałam, coś o nawykach i też bardzo mi się spodobało. To było w tamtym roku albo 2 lata temu. Na początku polecałam Wam tamtą książkę, była świetna. Dlatego też myślę, że warto sięgnąć po kolejną pozycję tego pana. Kolejna rzecz. Z racji tego też będę nawiązywać właśnie do filmu z postanowieniami i celami na 2022 rok, bo mówiłam Wam o tym, że w 2022 roku mam zamiar oszczędzać. Dlatego też książka, która stoi u mnie w biblioteczce i się kurzy przez ostatnie 3 lata. Ja ją kupiłam zaraz, jak została wydana. Mam tutaj nawet autograf
Nie powiedziałam wam w ogóle, co to za książka. To jest finansowy ninja Michała Szafrańskiego. Przeczytałam kilka rozdziałów, które mnie najbardziej interesowały i powiem wam, że książka jest napisana bardzo przystępnym językiem. Co prawda jest gruba, ale warto ją poznać. Tym bardziej, jeśli chcemy naprawić swój domowy budżet, jeśli chcemy go troszeczkę rozwinąć, poeksperymentować z nim i dowiedzieć się czegoś na temat zarządzania pieniędzmi u siebie w domu, na swoim koncie, to myślę, że ta pozycja jest obowiązkowa i że warto to przeczytać. Ja też śledziłam kiedyś bloga Michała oraz słuchałam niektórych podcastów i też mi się bardzo podobało, dlatego też tę książkę bym chciała w tym roku przeczytać. Teraz przejdziemy do powieści, do prozy Sally Rooney. Ja jeszcze jej książki żadnej nie przeczytałam, a słyszałam, że autorka naprawdę daje radę. Wyszedł też serial, który jest inspirowany jej powieścią Normalni Ludzie. On jest chyba dostępny na HBO. Ja niestety HBO nie mam, więc nie oglądałam. Dajcie znać, czy warto ten serial zobaczyć, bo jeśli tak, to może się skuszę i wykupię abonament. I tutaj mamy Beautiful World Where Are You, czyli Piękny Świecie, Gdzie Jesteś. Jeśli się nie mylę, to jest to powieść, która opowiada o kilku osobach żyjących w naszych czasach i zmagających się z problemami, jakimi my się zmagamy na co dzień. Dlatego też chętnie przeczytam. Piękna szata graficzna, twarda oprawa, książka po angielsku. Tego też mi brakuje, czytania w języku angielskim i chciałabym więcej książek w tym języku w tym roku czytać. Dlatego też ta powieść u mnie na półce do przeczytania się znalazła. Kolejna rzecz, kolejna książka, którą kupiłam ostatnio, ona przyszła do mnie w paczce z Polski. Ja ją zaczęłam czytać w audiobooku na Legimi, ale stwierdziłam, że chcę mieć papierową wersję i dopiero wtedy ją przeczytać. Jest to książka o tytule 5 języków miłości Gary'ego Chapmana. Pamiętam, że o niej usłyszałam na kanale Ciut Więcej, czy Ciut Mniej? Mogę się pomylić i nie pamiętam jej imienia. Ale dziewczyna, która prowadzi ten kanał, bardzo chwaliła tę książkę. Ja ją zaczęłam czytać, tak jak mówię, w audiobooku, spodobała mi się i stwierdziłam, że koniecznie muszę ją przeczytać, ale też muszę ją mieć u siebie na półce, bo myślę, że to będzie wartościowa pozycja. Jeśli w ogóle czytałyście jakąkolwiek z tych książek, które wam dzisiaj zaprezentuję, to dajcie mi koniecznie znać, co o nich myślicie, czy warto, czy nie warto, czy wyciągnęłyście coś z tych książek, tylko proszę bez spoilerów, bo ze spoilerami nie przepadam, ja wolę sama odkrywać książki, sama odkrywać to, co książka chce przekazać, ale możecie mi dać znać, co myślicie. Więc powiem wam, że okładka jakoś nie za bardzo mnie zachęca, ale myślę, że treść mi to może wynagrodzić. Kolejna książka, która leży w mojej strefie zainteresowań, to jest Moc Dobrego Snu doktora Michaela Mosleyego. Ją znowu polecała Paula Jagodzińska, o Boże, teraz przekręcę jej imię, ale pewnie kojarzycie, prowadzi przepięknego Instagrama, ona podróżuje po całym świecie i też interesuje się snem. Ja już kilka książek przesłuchałam, przeczytałam na ten temat i to będzie kolejna pozycja, tym bardziej, że ostatnio mam problemy, może nie z zasypianiem, ale problemy z tym, żeby moja higiena snu była taka, jaka być powinna, więc myślę, że ta książka powinna mnie zmotywować do tego, aby spać lepiej. I tutaj mamy podtytuł: Jak spać, by być bardziej szczęśliwym, zdrowym i wypoczętym, czyli książka idealna dla mnie na teraz, na ten moment, kiedy czuję, że ja tego snu naprawdę potrzebuję, a niestety mojemu organizmowi nie daję tego snu tyle, ile powinnam. Kolejna pozycja to jest Face Fitness. Kupiłam kamień gouache, mam też roller i chętnie poznam i przeczytam troszeczkę o tym, jak powinno się dbać o skórę, jak możemy ją gimnastykować, jakie masaże możemy sobie sami w domu, w swoim zaciszu domowym wykonywać. Są to sekrety odmładzające gimnastyki twarzy, 10 minut dziennie, 30 dni, spektakularny efekt, więc chętnie to przetestuję i opowiem wam, czy byłam z tego zadowolona, czy też nie, czy to działa. Wiele osób poleca tę panią, poleca tę książkę, poleca jej Instagrama. Ta pani nazywa się Kateryna Atamanowa, Face Fit Coach. Taki ma nick na Instagramie i tutaj jest w ogóle mnóstwo zdjęć, bardzo ładnie ta książka jest wydana. Powiem wam, że
że każdej książki nie mogę się doczekać, że chętnie bym teraz już usiadła na kanapie i zaczęła czytać. Dlatego też cieszę się, że wybrałam tyle różnych książek, niepodobnych do siebie i mam nadzieję, że je wszystkie przeczytam w tym roku i będę mogła Wam je zrecenzować. Kolejna pozycja to jest włosing. Robię włosing, czyli jak świadomie i skutecznie dbać o włosy Agnieszki Niedziałek. Ona ma przepiękne, przepiękne, długie, rude włosy, bardzo gęste. Ja włosingiem się interesuję, lubię pielęgnację włosów, lubię testować kosmetyki, ale chętnie poznam też całą tą magię włosingu. I zobaczcie, kolejna książka przepięknie wydana. Jak mnie to cieszy w ogóle, że te książki w Polsce są coraz lepiej, coraz ładniej wydane. Mają przepiękne, przepiękne grafiki, przepiękne zdjęcia. Też jest dużo światła na stronie, przez co łatwiej te książki i szybciej się czyta. Dlatego też nie mogę się doczekać. Kolejna książka włosowa u mnie na półce i kolejna, którą chcę ogarnąć. I mam nadzieję, że tę wiedzę przyswoję i coś mi ona da. I ostatnia książka, jeśli chodzi o 12 książek na ten rok, to jest książka, którą mnie zainteresowali literaccy już kilka miesięcy temu. Literaccy i jeszcze pamiętam, ktoś o niej mówił na BookTubie. I jest to Saturnin Jakuba Małeckiego. Ostatnio też Karolina z kanału Karolina Samson ją czytała i mówiła, że nie jest pewna do końca, czy ją lubi, czy też nie. Tam jest... W tej książce zawarty realizm magiczny, czyli troszeczkę, to nie jest zwykła proza, to nie jest książka o, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jej nie przeczytałam, ale z tego co słyszałam, to nie jest książka tylko o tym tu i teraz, tylko jest tam szczypta magii, o może w ten sposób, przepiękną mamy tutaj też szatę graficzną, przepięknie ta książka wygląda, ma też dużo, dużo światła na stronie, czcionka jest przyjemna, ma tylko 300 stron, więc mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. No i pana Jakuba Małeckiego twórczość chętnie bym poznała, bo ma kilka książek na swoim koncie. W ogóle dzisiaj dopiero zobaczyłam jego zdjęcie i ja myślałam, że ten pan jest o wiele starszy i inaczej wygląda, a tu proszę, takie zaskoczenie. Dlatego też Saturnina bardzo, bardzo chciałabym przeczytać, aby wyrobić sobie swoją opinię na jego temat i zobaczyć, czy książka tego typu mi się spodoba. I pokażę Wam jeszcze dwie książki ekstra, które w tym momencie czytam i wydaje mi się, że powinnam je jeszcze w styczniu skończyć. To przede wszystkim jest Elementarz stylu Katarzyny Tusk. Książka wydana już kilka lat temu, ona też już przez kilka lat u mnie jest na półce, ale dopiero tak naprawdę w tym roku po nią sięgnęłam. I to jest chyba jedna z pierwszych książek, która jest tak pięknie wydana. Tak jak nazwa wskazuje, jest to elementarz, elementarz stylu, czyli... ja właśnie szukam, można tak powiedzieć, swojego stylu, szukam tego, w czym mi jest najlepiej i co miałabym ochotę na siebie zakładać. No przepięknie ta książka wygląda, ma cudowne zdjęcia, przyjemnie się ją czyta i myślę, że również z niej mogę wyciągnąć kilka rzeczy dla siebie oraz zrobić listę ubrań, które powinnam mieć w swojej szafie. I już ostatnia książka, którą też kiedyś już zaczęłam, niestety nie skończyłam, wracam do niej i mam zamiar dokończyć. I jest to książka Jamesa Cleara, Atomowe nawyki, drobne zmiany i niezwykłe efekty. Co ja mogę więcej powiedzieć? Książka o nawykach, samorozwojowa, o tym jak robić, jak działać, żeby działać. O, może w ten sposób. I tą książką zamykamy tegoroczne zestawienie książek, które mam zamiar przeczytać w 2022 roku. Jeśli którąkolwiek z tych pozycji przeczytałyście, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co o niej myślicie oraz... O to Was naprawdę proszę, napiszcie mi, jakie książki Wy macie zamiar, jeśli robicie sobie takie listy, jakie książki Wy macie zamiar przeczytać w 2022 roku. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja o książkach uwielbiam rozmawiać, uwielbiam czytać, uwielbiam sprawdzać nowości. Lubię też kupować książki i to chyba widać u mnie na kanale, że nie mogę się powstrzymać i robię sobie takie challenge. W tamtym roku coś takiego zrobiłam, w tym roku również, że nie kupię więcej niż 10 książek w ciągu roku. Mam zamiar się tego trzymać, bo jak widzicie, półka mi się tutaj, moja biblioteczka mała się ugina od książek, których
nie przeczytałam, więc chociaż chciałam przeczytać tak 50% tego, co mam, i jeśli to zrobię, to wtedy dopiero mogę sobie kupić troszeczkę, zrobić taki book haul i kupić troszeczkę więcej. Dobrze, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i miło Wam się oglądało. Jeśli tak było, to koniecznie zostawcie kciuka w górę i możecie mi zostawić kciuka w górę tak dla otuchy, na zachętę, żebym wytrwała w tym swoim projekcie i przeczytała te książki, które Wam teraz pokazałam. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, uważajcie na siebie i zaczytanego 2022 roku. Na razie, pa!